No i siemanko, dzisiaj znowu kolejny dzień kopania. Dzisiaj jest wtorek, siódma coś z minutami. Ja tu takie ściernisko mam dosyć wysokie. Najpierw taki sygnał lepszy. Sprawdźmy, co to jest. Czy jakiś śmieć, czy chodzę na jednoczesnym trybie. Tu jest wręcz wskazane. Takim chodzić. No i pierwszy śmieć. No dobra. No to zaczynamy. Odcineczek. No i sygnał na blaszkę, ale taka mosiężna chyba blaszka. Z takimi małymi krostkami ala. Ciekawe. 69, 71. Aha, widać. Jakiś janton. Aha, dobra, wiadomo, co to jest. No i myślałem, że będzie kolejna blaszka, jakaś nieciekawa. Jest jakieś zdobionko. Dosyć ciekawe. No. No i jedna z ulubionych sytuacji, kiedy coś zalega w grudce. Nie wiadomo, co to jest. Zalegać, no. Aha. Szkoda. Kolejny polmos. Pełno śmieci. Wysoka. 50. Nie wróży nic ciekawego. O kurde. Kąpita ziemia. Już wyszło. O, jest krągłość. To już fajnie. Guzik. Jest. Łóżka nie ma. Ale jest pierwsza krągłość. No i fajnie. Ja tu się męczę, a tutaj takie poletko niedaleko jest, przeorane i tam dalej też. Tylko takie badyle, tylko musiałem się przebić. Ale zobaczymy, jak tutaj będzie teraz. Pamiętam, na tej wysokości tego ścierniska traciłem zasięgi. Na zasięgu się strasznie straciło, bo tu wysoko trzeba było machać dosyć. A tu praktycznie przy samej ziemi. Tak więc powinno być lepiej z fantami. No i pierwszy sygnał, zaledwie po wyłączeniu kamerki. Jakiś taki nieosiągalny. Krótki taki. Gdzieś tutaj. Wyszło. Co to ma? Jakiś kawałek blachy. Ciekawego. No i wyskoczyła krągłość, ale to raczej jakiś, no jak widać, gruzek z
Stawiam na 10 feningów, że to było. Szukam dalej. No i znowu na siedlisko, tylko obok tego przoronego i kawałek dzwoneczka z łóżkiem. I tak chodzę, siedlisko, przeorane siedlisko, tak mieszam. Styl pijanego węża wykorzystuję. No jakaś krągłość, ale to nie jest moneta, tylko pokrywka chyba od zegarka chyba. Chyba może, a może i nie. Tylko od czegoś. Tutaj mamy 86. Wyszło nawet za pierwszym kopnięciem. Sprawdźmy, co to jest. Dobra, nie chcę mi się tego zlokalizować. Być podstawka chyba od czegoś. Albo i nie. Tam. Aha. Kawałek łuski. Bardzo ładny sygnał. 72, tak. Nawet tak na łuskę trochę bije. Wyszło. No generalnie póki co fantów to za bardzo nie ma. Dużo śmieci wychodzi. No i właśnie o jednej mowa. Tubka. Na 55 jeszcze nie wyszedł. Albo głębiej, albo z boku bardziej. A jeszcze gdzieś tu zalega. Kolejna część tego dzwoneczka prawdopodobnie. Do tego samego nawet. To z łóżkiem. Co było? No taki sygnał na pograniczu. Na samomu coś czegoś ciekawego. No, kolejna część, kurde. Musiał się ułożyć chyba sztort. Zaraz poskładam cały dzwoneczek. Kolejna część dzwoneczka. Przecież. Jakąś krągłość. Krągłość, nie krągłość, jest guzik. Taki trochę. Ale jest krągłość piękna. No niestety nie ma zwykły jakiś guzio, ale jest fajnie. Jak tak coś wykopuję zamiast śmieci. Mam tu jakiś sygnał. Miałem coś tutaj.
Łyżeczka. Pozostałość. Tutaj mam coś jeszcze. Wyszło. Płytko tam jest ciekawego chyba. A nie, coś tam jest. Jakaś krągłość. O, guzik liberyjny. Ile pałeczek? 7 chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak. Oczka nie ma. No i fajnie. Zalazę guziczkiem liberyjnym. Jeszcze jakieś są. Albo z boku, albo głębiej. Ale już widzę. Chyba jak puszki. Jestem teraz na zakazanym terenie. Mówię trochę ciszej. Bo tutaj są ogródki. Mogą mnie podpisywać. Między dziurkami jestem. Taka jest. Tutaj samochody jeżdżą. A tu jeden z wielu fantów. Guzik. Kaciowiec. Ciekawsze warunki, lewa poletka, ale tam nie mam za dużo śmieci, szkoda czasu, by się tak ukrywać i w konspiracji kopać. Wysoki dom, do 6. Dobra, zmywam, jest to chyba samej śmieci. Ewakuowałem się z tego pola, bo już za dużo miałem gapiów, co kto przejeżdżał, to mnie tylko zwalniał, się gapił. Chyba za dużo telewizji oglądali się o tak zwanych przestępcach. A tu pierwsza monetka jakaś PRL, ale monetka 50 groszy. Aha. Jeszcze. A kurde. A dziś jest typowo śmieciowy dzień. To jak ostatnio ulu niego. Parę guzików zaledwie. A jeszcze dobrze, że w ogóle to znalazłem z tych guzionów. Guzioli. 5 groszy. Ach, dobra, trzeba się kierować drugą powrotną, a to jest ściernisko pierwsze. Coś tam jeszcze może to jest druga. No,
No i powrót na pierwotne pole, tylko na ten pierwsze ściernisko. I oczywiście ogryzek wyszedł. To niesamowity, mniejszy niż 10 treningów. Chciałem zmniejszyć częstotliwość do 9 kHz, żeby się uspokoił przy tych wiatrakach. Bo jednak wysoka częstotliwość nie za bardzo tutaj się sprawdza. Tu już jeszcze mogę zjechać, ale nie chcę pominąć tych mniejszych rzeczy. Ten jest kontynuuj poszukiwania. Przez godzinkę tu pochodzę. No zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Denerwuje mnie właśnie tylko ta wysokość tego ścierniska. No i patrzcie, wyszedł jakiś czasomierz z tego, co widzę. O kurde, co to takiego? Co to za zegarek? Jakie marki teraz? A, bo nieważne. Ważne, że jakiś zegarek wyszedł. Kawałek bransolety, tylko tutaj taki. Coś bardzo małego. Aż tak małego, że ciężko było nam mierzyć pinpointerem. To nic nie przypomina kompletnie. Jakiś zlepek czegoś tam. No i praktycznie na sam koniec jeszcze guzik wyskoczył. Tym razem z oczkiem, ale kolejny golasek. I to by było chyba na dzisiaj wszystko. Chociaż mam jeszcze jakieś 100 metrów. Więc może coś jeszcze wypaść. Już niekoniecznie. No i jednak coś jeszcze wyszło. To jest niemiecka moneta, na wierzchu leżała. Ledwo kopnęłem, już wyskoczyła. 3 feningi, 1869 chyba. No i bardzo fajnie. Pocieszenie. No i takie małe podsumowanko z grubsza, co to dzisiaj wyszło. Niecałe 3 godzinki, słabo i niesłabo. No wyszło co wyszło, co miało wyjść dosłownie. No i dobra, na dzisiaj koniec. Porobię zdjęcia. Wstawię wam w filmiku, będziecie widzieli. Dobra, to ja się z wami do następnego. Żegnam w filmiku.